Siemaneczko, kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj kolejny kalendarz adwentowy. Tym razem Douglas Exclusive. Kupiłam go za 279 zł stacjonarnie w Douglasie. Zauważyłam, że bardzo lubicie kalendarze z Douglasa. Mają one dużą popularność, więc jest kolejny. Nie zwracajcie uwagi na mój brak paznokci albo moje wzorki, bo tak sobie zrobiłam, więc nie zwracajcie uwagi. I już przechodzimy do otwierania. Wstążeczka rozwiązana. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Oj, coś tutaj się rusza. Mogę powiedzieć, że jest bardzo podobny do zeszłorocznego. Troszkę ciemniejsza grafika, ale ogólnie jest bardzo podobny wyglądowo. A zobaczymy, co jest w środku. I oczywiście nie zapomnijcie przycisnąć przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. I dać łapki w górę. Oczywiście zachęcam. Więc przechodzimy do jedynki. Jedynka jest daleko, więc tu przychodzi z pomocą Jacek. Mamy opisy na drzwiczkach. I ten produkt już znamy. Mieliśmy ten produkt w kalendarzu adwentowym ASOS. Prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam. I jest to Brazilian Boom Boom Cream. I jest bardzo fajny i bardzo ładnie pachnie. Ja na pewno go sobie wykorzystam. Oczywiście nie mogę go otworzyć. Jest zamknięty, więc Wam nie pokażę, ale bardzo fajny, bardzo ładnie pachnie. Ja go zużyłam już jedno takie opakowanie, więc chętnie użyję drugie. Czyli mamy tutaj coś nowego. Przechodzimy do dwójeczki. Dwójeczkę mamy pod jedynką. Więc też prosimy o pomoc. Coś maluśkiego, co my tu mamy. Mamy tutaj dr Barbara Strum i jest to Drops, Glow Drops, czyli takie kropelki rozświetlające. Nie było tego w zeszłym roku, ta buteleczka jest szklana. Mamy tutaj bardzo maluśko, nawet nie wiem ile, może 2 ml, 3. Nawet nie ma napisane. No, sprawdzimy później, co to jest, jak coś tutaj Wam dodaje opis. I teraz przechodzimy do trójki. Trójka w końcu jest po mojej stronie. I otwieram. I mamy tutaj gąbeczkę. Gąbeczka od Real Techniques. Jeśli się nie mylę, tak, Real Techniques. Na pewno sobie zostawię. Ja lubię ich gąbeczki, długo mi służyła. Z zeszłego roku bodajże była pomarańczowa i bardzo długo mi służyła i teraz mamy neonową zieloną, więc akurat ta gąbeczka spoko. Przechodzimy do czwóreczki, jest też tutaj przede mną. Od tej strony chyba się... Nie wiem, od której. I w czwóreczce mamy, patrzcie jakie duże okienko. Zaraz Wam jeszcze pokażę, jak to wyciągnę. Patrzcie, jakie duże okienko i jakie głębokie, a jakie małe coś w tym. Mamy tutaj płatki pod oczy od 123 w kształcie chyba takich gwiazdeczek, jakie są tutaj narysowane. No okej, może być, choć spodziewałam się czegoś lepszego. Może. No dobra, musi być jakiś badziewek, więc przejdźmy do piątki. No i w piątce tutaj mamy coś większego. A więc w piątce znaleźliśmy wegański krem kolagenowy na noc z witaminami. Jest on w dosyć takiej dużej tubce. Jestem ciekawa, jak się sprawdzi. Mamy tutaj 20 ml, więc nawet spoko tubka. Lecimy do szóstki. A w szóstce jakiś perfum. W szóstce mamy perfumik Ariany Grande. Nas nawet taka fajna buteleczka, wydaje mi się trochę większa, ale jest płaska, więc może nie do końca taka większa. Co roku dostajemy jakiś perfum Ariany Grande. Nie wiem, czy one się nie sprzedają, czy o co chodzi. Bardzo delikatny zapach. Bardzo delikatny. Ale na Mikołajki perfumik spoko. Lecimy do siódemki. I w siódemce mamy lakier do paznokci.
lakier w takim delikatnym brąziku, lila. Może będzie mi pasował na ten paznokieć. Nie znam tej marki, ale chętnie wypróbuję. Chociaż nie używam lakierów za bardzo. Ósemeczka. A więc w ósemce mamy Dr. Hauska, czy jakoś tak to się czyta. I mamy tutaj maseczkę rewitalizującą, nawilżającą, odżywczą. Wydaje mi się, że ona już była w jakimś kalendarzu. Szczerze mówiąc, kojarzę tą tubkę i nie wiem, czy ona też nie była w zeszłym roku. Dobra, lecimy do dziewiątki. Gdzie my mamy dziewiątkę? Czy my już otworzyliśmy dziewiątkę? Nie, nie otworzyliśmy. Mamy ją tutaj. I mamy kolejny perfum. I w kolejnym okienku mamy Abercrombie, jak dobrze czytam. I jest to tutaj ze spryskiwaczem. Zaraz sprawdzimy, jak to pachnie. Wydaje mi się, że to jest to samo, co w zeszłym roku. Tak, jest to to samo, co w zeszłym roku. Wydaje się zapach dość kwiatowy. Dosyć delikatny. Mi się podoba i ja pamiętam, że w zeszłym roku go zużyłam, bo mi się bardzo podobał. Więc spoko. Tylko szkoda, że powtarza się to. Nie mam pewności, czy to jest ten sam zapach, ale go kojarzę, więc całkiem jest to możliwe. Dziewiątka, dziesiątka. Gdzie mamy dziesiątkę? Dziesiątkę mamy tam daleko. I już wiem, co to jest. Jest to tusz do rzęs. O, właśnie wyszedł. Jest to tusz do rzęs. Mascara Intensive Volume. Anayake. Był on w zeszłym roku, więc mamy kolejną powtórkę. To była dziesiątka, lecimy do jedenastki. Jedenastka bardzo duża. Czy będzie też duża zawartość? A w jedenastce mamy hialuronowy płatek wielokrotnego użytku. I pokażę Wam, jak wygląda. Wygląda to trochę jak taka wkładka na stopę do buta. Więc nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. No ale no nie jestem za takimi produktami totalnie. Dwunastka jest obok jedenastki u góry. Czemu rozwaliłeś kalendarz? Teraz zamknij to. A w dwunastce znaleźliśmy krem do twarzy, szyi i dekoltu nawilżający z kwasem hialuronowym. Trzynastka. A w numerze 13 znaleźliśmy Lancaster Skin Repair, czyli serum naprawcze. Zaraz zobaczymy, jak wygląda ona w środku. Już otwieram, bo jestem sama ciekawa. Wygląda w ten sposób. 365 Skin Repair. Fajnie. Na pewno dużo produktów z tego kalendarza sobie przetestuję, bo jestem ciekawa. A tymczasem lecimy do czternastki, a Wy nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i przycisku subskrypcji, żeby nie ominąć żaden film. A w czternastce duży produkt, Go Boss. A w numerku numer 14 znaleźliśmy balsam do ciała i rąk z Hugo Bossa Alive. Bardzo ładnie pachnie, bardzo mi się podoba, więc też na pewno sobie zostawię. Myślę, że dużo produktów sobie zostawię z tego kalendarza. Mimo, że nie byłam nim zachwycona i go nie chciałam, to jednak coś tam sobie zostawię. A teraz lecimy do piętnastki. I w piętnastce coś, co sobie nie zostawię, bo jest w każdym kalendarzu. Jest to krem od Anny Jacke. Ultra Time Cream. Wypełniający krem przeciwzmarszczkowy. Nie lubię produktów tej pani, jakoś mi się nie sprawdzają i jakoś mi nie przypasowały. Szukamy teraz szesnastki. O, jest tutaj blisko. Teraz otwieramy. I w szesnastce mamy Aveda. Przypuszczam, że jest to odżywka do włosów, naprawcza. Bo już taką widziałam, ale jeszcze się upewnię. Tak. Jest to odżywka do pozostawienia na włosach. Ja już ją miałam.
Nawet nie wiem, czy ją zużyłam, czy jeszcze jej nie mam, bo była w tym roku w jakimś kalendarzu, ale już nie pamiętam w którym. Więc jak coś, dam znać, jak się sprawdza. Wiecie, że ja lubię produkty na włosy. Przechodzimy do siedemnastki. Ojej, taka długa. Czy to znowu perfum? Nie. Mamy tutaj pędzelek. Jest on zabezpieczony. Jest to pędzelek z Coiwy. Wear the Love. Jest to taki skośny pędzelek. Można go użyć na przykład do eyelinera. Właśnie tutaj mamy liner, ale ja myślę, że będę go używała do brwi. I bardzo mi się podoba ten pędzelek. Będzie to jeden pewnie z moich bardziej ulubionych. Nie chciałam mieć Coiwy pędzelek. Uj, oczywiście musi mi coś spaść. Dobra, jedziemy dalej. To była siedemnastka, lecimy do osiemnastki giga wielkiej. Jestem bardzo ciekawa, co tam się znajduje. No nie, i mamy tutaj Starskin, jak co roku, maseczka do ust w takim wielkim opakowaniu, okienku. No, ja miałam te maseczki i one wcale nie robią nic. W ogóle nie działają dla mnie. Dziewiętnastka, gdzieś była malutka. O, jest z boku tutaj. O, i tutaj mamy też jeden z moich bardziej ulubionych produktów, których użyłam już bardzo dużo. Miałam różne wielkości tych produktów. Jest to Estée Lauder Night Ripper i bardzo go lubię. On bardzo ładnie pachnie i to na pewno zużyję, bo miałam bardzo duże opakowanie i wręcz wylałam je w siebie, więc bardzo lubię i bardzo mi się sprawdza. Polecam Wam serdecznie. Możecie sobie kupić gdzieś na Vinted i sprawdzić sobie taką małą półkę, bo warto. Dwudziestka. Dwudziestka jest tutaj u mnie. I w dwudziestce mamy coś tutaj ciekawego. I w okienku numer 20 znaleźliśmy zielony cleansing, taki masełkowaty. Mamy tutaj preparat do usuwania makijażu, jest on naturalny. Jest to takie masełko, trochę podobne. Ja mam podobne masełko z Klinika, tylko że to jest na bazie naturalnych produktów. Jest o dziwo bardzo duże. Gdzie my tu mamy pojemność? Ma 50 ml. Ale nie wiem, czy zostawię sobie to, czy nie. Dajcie znać, czy ktoś z Was używał. No i już zostały nam trzy okienka niestety. Więc zbliżamy się do końca. 21. No i chyba pękł mi ten paznokieć. A w okienku 21 znaleźliśmy Dr. Susan. Jest to anti-age cream. Takie nawet średnie opakowanko. Też myślę, że ze mną nie zostanie. Dr. Susan była w zeszłym kalendarzu, jakieś produkty jej i też mi się nie sprawdziły. Teraz lecimy do 22. I w 22 mamy kolejny kamień dla kamieniar. I tutaj mamy Rosenthal. Kamień do masażu twarzy, do wprowadzania produktów. Ja mam takich kamieni już pół szafki i tych rollerów z tych kalendarzy, więc nie wiem, czy chciałabym, żeby ze mną został. Jakoś nie jest to dla mnie fajny produkt. Te rollery to tak, ale te kamienie to niekoniecznie. I ostatnie dwa okienka przed nami. Co nam zafundują w okienku numer 23? I gdzie się je otwiera? No to będzie ciężkie. I w 23, myślałam, że to będzie 24. I w okienku 23 mamy Jeffree Star Cosmetics. Jest to eyeshadow, cień do oczu w kolorze takim srebrnym, szarym. Z tego, co widziałam na kalendarzach, był on dostępny w dwóch kolorach i jest to taki
wypełniacz do paletki z gwiazdką w srebrnym kolorze. Bardzo fajnie, chętnie przetestuję. Jest to nazwa Razor Blade. Nie wiem, jak to się czyta, nie mam zielonego pojęcia. Ale bardzo fajnie, wiem, że jeszcze był drugi kolor, jakiś miętowy. I zostało ostatnie okienko 24, o dziwo najmniejsze. Mam nadzieję, że będzie najlepsze. Jest ono tutaj. I mamy kolejny perfum. W zeszłym roku był bardzo podobny. Tym razem jest w złotym opakowanku. W zeszłym roku był on w brązowym. Już widzę, że go nie mam tutaj. Powącham. Mam wrażenie, że pachnie podobnie do tego z zeszłego roku. Nie wiem, czy po prostu tylko jest szata graficzna zmieniona, czy to jest inny perfum. Ale no nie robi on na mnie jakiegoś spektakularnego wrażenia. Myślałam, że w 24 będzie coś innego niż w zeszłym roku. Nie wiem nawet, czy taki perfum nie był w 24 w zeszłym roku. Zobaczmy wszystkie produkty i co o tym myślimy. A więc tak wyglądają wszystkie nasze produkty. Myślę, że za tą cenę nie jest źle, bo jest dużo droższych kalendarzy, w których jest dużo więcej gównianek. A tutaj mamy fajny balsam, mamy fajne serum, jakiś tam fajny perfumek się znajdzie z któryś z tych. Myślę, że fajnym produktem jest też to serum, czy jak ktoś jest ciekawy do usuwania takiego makijażu, czy ciężkie produkty do makijażu zejdą takim naturalnym masełkiem. O, jeszcze kamienia zapomniałam dodać. Więc myślę, że za tą cenę jest ten kalendarz całkiem przyzwoity. W porównaniu do zeszłego roku jest kilka powtórek, mogli to zmienić, mogli dać coś innego zamiast tego tuszu, czy zamiast tego kremu. Ale ogólnie kalendarz dla mnie na plus. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie, co wy sądzicie o tym kalendarzu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz przycisku subskrypcji, żeby nie ominął was żaden film. Oczywiście zapraszam was na moje media społecznościowe, takie jak TikTok i Instagram i Twitter. A i zapraszam was na moje Vinted, na którym możecie znaleźć niektóre z tych produktów. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!